11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Ale przed młodym państwem pojawiło się wiele problemów. Był to kraj wielowyznaniowy oraz wielonarodowościowy. 66% stanowili Polacy, 16% Ukraińcy, 8% Żydzi oraz po 5% Białorusini i Niemcy. W kraju panowały wysokie ceny żywności, jak również produktów przemysłowych. Nie było Banku Polskiego, obowiązywały różne jednostki miar, dwa rozstawy szyn, odmienne systemy prawne oraz ruch lewo- i prawostronny. Wszystko to było pozostałością po trzech zaborach. Młode państwo musiało podjąć walkę o granice. W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości nie istniał program dotyczący kształtu granic odrodzonego państwa. Dwaj najbardziej wpływowi politycy, Józef Piłsudski i Roman Dmowski, byli zwolennikami dwóch różnych wizji przyszłej Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski był zwolennikiem koncepcji federacyjnej, która zakładała stworzenie bloku państw z Polski, Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy. I państwa te miały stanowić bufor bezpieczeństwa przed Rosją bolszewicką. Józef Piłsudski uważał, że ustalenie granicy na wschodzie wymaga działań militarnych. Natomiast granice na zachodzie należy pozostawić do ustalenia mocarstwom podczas konferencji w Paryżu. No, wadą tego rozwiązania było to, że nie uwzględniało aspiracji niepodległościowych Litwinów czy też Ukraińców, którzy byli bardzo sceptyczni wobec tej koncepcji. Roman Dmowski był zwolennikiem koncepcji inkorporacyjnej. On uważał, że oprócz wcielenia ziem do Polski należy również polonizować osoby o innej narodowości. Białorusinów i Ukraińców poddać polonizacji i ostatecznie zasymilować, natomiast Niemców i Żydów skłonić do emigracji. Piłsudski i Dmowski byli politykami, którzy różnili się poglądami politycznymi, wizją niepodległej Polski, a jeszcze dodatkowo taką przyczyną wzajemnej niechęci polityków był fakt, że obaj darzyli uczuciem Marię Juszkiewiczową, która ostatecznie została żoną Józefa Piłsudskiego. Małżeństwo to rozpadło się, a Roman Dmowski pozostał kawalerem do końca życia. Lwów od wieków był ośrodkiem polskiej kultury i życia narodowego. Pretensje do miasta zgłaszała strona polska oraz strona ukraińska. Dodatkowo ten konflikt pomiędzy narodami podsycały władze austriackie, które chciały wykorzystać wzajemną niechęć. I kiedy w październiku 1918 roku wycofywali się z Lwowa, przekazali władze oraz magazyny z bronią stronie ukraińskiej. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy zajęli całą Galicję Wschodnią wraz z Lwowem i proklamowali utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Wywołało to opór ludności polskiej mieszkającej we Lwowie. I podczas obrony w oddziałach polskich, oprócz dorosłych mężczyzn, służyli również niepełnoletni ochotnicy, którzy byli określani mianem Orlęta Lwowskie. Większość z nich nie miała ukończonego 17 roku życia, a najmłodszy z uczestników miał zaledwie 9 lat. W wyniku krwawych bitew śmierć poniosło wielu żołnierzy i na miejsce ich pochówku przeznaczono wydzieloną część cmentarza Łyczakowskiego. Obraz Wojciecha Kossaka, Orlęta, obrona cmentarza, to jeden z bardziej znanych przedstawień młodych ochotników, którzy walczyli o Lwów. Mimo kapitulacji na froncie zachodnim, Niemcy nie zamierzali ustępować z Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska. O przynależności tych terenów miała zadecydować konferencja pokojowa z Niemcami. Ale sytuację dynamicznie zmienił przyjazd do Poznania światowej sławy pianisty
członka Komitetu Narodowego w Paryżu, Ignacego Jana Paderewskiego. Aby uczcić jego przybycie, tłumy Polaków zorganizowały manifestację patriotyczną, udekorowały miasto flagami Polski i państw Antanty. Następnego dnia na ulicach Wielkopolski doszło do starć pomiędzy Polakami a Niemcami, które przerodziło się w powstanie dowodzone przez Polską Organizację Bojową Zaboru Pruskiego. Trzeba pamiętać, że Powstanie Wielkopolskie jest pierwszym powstaniem narodowym, które zakończyło się pełnym zwycięstwem. Trwało ono 52 dni. Wielkopolska, za zgodą obradujących w Paryżu mocarstw, została przyznana Polsce. Po upadku monarchii austro-węgierskiej w 1918 roku Orawa, Spisz i Śląsk Cieszyński stały się przedmiotem sporu pomiędzy Polską a Czechosłowacją. I w wyniku rozmów w listopadzie 1918 roku dokonano podziału Śląska Cieszyńskiego według kryterium etnicznego. Była to decyzja korzystna dla strony polskiej, natomiast z tym rozwiązaniem nie zgodziła się Czechosłowacja, która w styczniu 1919 roku wkroczyła na Śląsk Cieszyński. Ponieważ Polska w tym czasie prowadziła wojnę o granicę wschodnią z Rosją bolszewicką, no nie mogła przeciwstawić się tej agresji. I sprawa trafiła na forum konferencji w Wersalu. Zadecydowano tam o przeprowadzeniu plebiscytu, czyli głosowaniu ludności dotyczącej przynależności terytorialnej. Ale ten plebiscyt się nie odbył. Czechosłowacja wykorzystała ofensywę bolszewicką i wymusiła w latem 1920 roku podział spornych terenów na swą korzyść, nie uwzględniając woli miejscowej ludności, i tym samym po stronie czeskiej pozostało około 150 tysięcy Polaków. Pomorze Gdańskie zostało przyznane Polsce na mocy traktatu wersalskiego. Niemcy zatwierdziły go 10 stycznia 1920 roku. Kilka tygodni później na Kaszubę wkroczyły wojska polskie dowodzone przez generała Józefa Hallera, aby w sposób symboliczny przyłączyć ten teren do Polski. 10 lutego 1920 roku w Pucku miały miejsce zaślubiny Polski z morzem. W październiku 1917 roku w Rosji doszło do przewrotu, w wyniku którego władzę przejęli bolszewicy i dążyli oni do tego, aby przemycić tę rewolucję do pozostałych krajów. Na drodze stanęła Polska. Do pierwszych starć polsko-bolszewickich doszło w lutym 1919 roku. Punktem kulminacyjnym stała się Bitwa Warszawska, która przez Edgara Vincenta Lorda d'Abernona została uznana za 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Plan tej bitwy opracował szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski i zakończyła się ona pełnym sukcesem. Tym samym strona polska i rosyjska podpisały traktat pokojowy 18 marca 1921 roku w Rydze, na mocy którego ustalono, że granica pomiędzy Polską a Rosją będzie przebiegała wzdłuż drugiego rozbioru Polski. Państwa zobowiązały się do tego, że nie będą integrowały w swoje sprawy wewnętrzne, a dodatkowo jeszcze strona rosyjska powiedziała, że zwróci mienia zagarnięte w czasach carskich. Oczywiście ten postulat nie został zrealizowany przez bolszewików. Strona polska musiała uznać panowanie bolszewików na Ukrainie i Białorusi. Trzeba pamiętać, że w wyniku tych decyzji za wschodnią granicą Rzeczypospolitej pozostało około 1 000 000 Polaków. O przynależności Powiśla, Warmii i Mazur miał zadecydować
plebiscyt. Mieszkańcy mieli się opowiedzieć, czy chcą przyłączenia terytorium do młodego państwa polskiego, czy chcą pozostać w granicach Niemiec. No niestety to głosowanie zakończyło się totalną porażką strony polskiej. Do Polski przyłączono wówczas tylko 3 wsie na Mazurach oraz 5 na Powiślu. Gdańsk był przedmiotem sporów pomiędzy Polską a Niemcami. Na mocy traktatu wersalskiego z terytorium miasta utworzono wolne miasto Gdańsk, które było niezależnym miastem, państwem znajdującym się pod nadzorem Ligi Narodów. Oczywiście było to rozwiązanie kompromisowe, które nie satysfakcjonowało ani strony polskiej, ani strony niemieckiej. Wolne miasto Gdańsk istniało do wybuchu II wojny światowej, czyli do 1 września 1939 roku. Warto wspomnieć, że posiadało własny hymn, flagę i herb, a w 1934 roku zamieszkiwało go ponad 400 tysięcy mieszkańców, z czego, uwaga, 90% stanowili Niemcy. Teren Górnego Śląska był przedmiotem sporu pomiędzy Polską a Niemcami. Delegacja polska podczas konferencji pokojowej w Wersalu zabiegała o włączenie Górnego Śląska do Polski, powołując się na tradycję historyczną i na to, że jest to ważny ośrodek przemysłowy, co ma duże znaczenie dla młodego państwa polskiego. Mimo to Niemcy nie zamierzali rezygnować z tych ziem, a ich stanowisko poparli Brytyjczycy. I kiedy kończyła się wojna, a z frontu wracali zdemilitaryzowani żołnierze, to miejscowi fabrykanci zapewniali im zatrudnienie, odbywało się to kosztem zwalniania polskich robotników. To doprowadziło do strajków, które ostatecznie w sierpniu 1919 przerodziło się w pierwsze powstanie śląskie. Ono rozpoczęło się w Mysłowicach, trwało kilka dni i zakończyło się porażką militarną Polaków. Przed plebiscytem strona polska i niemiecka tworzyły komisariaty. Po stronie polskiej komisarzem został Wojciech Korfanty, ale że strona niemiecka dopuszczała się agresji wobec polskiej ludności, doszło do wybuchu drugiego powstania śląskiego. Nieco poprawiła się sytuacja przed głosowaniem, ale Polacy ponieśli klęskę, ponieważ tylko 40% głosów opowiadało się za przyłączeniem do Polski. A to też było spowodowane regulaminem, który pozwalał, aby głosowały osoby, które urodziły się na Górnym Śląsku, ale już tam nie mieszkają. Śmieszne jest to, bo ten postulat zgłosili sami Polacy, tylko że im udało się sprowadzić około 10 tysięcy, natomiast Niemcy przywieźli na czas ponad 200 tysięcy dawnych mieszkańców Górnego Śląska. Ta decyzja doprowadziła do wybuchu trzeciego powstania śląskiego i w jego efekcie zmieniono niekorzystne dla Polaków podziały. Ostatecznie w październiku 1921 roku zadecydowano, że do Polski zostanie przyłączona 1/3 terenu plebiscytowego, ale z większością kopalń i hut, więc był to teren bardzo ważny i istotny ze względów ekonomicznych. Po przegranej Bitwie Warszawskiej wycofujący się bolszewicy oddali Wilno Litwinom. Ta decyzja nie spodobała się Józefowi Piłsudskiemu, który rozpoczął przygotowania do zajęcia Wileńszczyzny i przyłączenia do Młodego Państwa Polskiego. I to właśnie na jego polecenie generał Lucjan Żeligowski upozorował bunt swych oddziałów i w październiku 1920 zajął Wilno. Zdobywca miasta ogłosił, że powstaje wtedy niezależne państwo, które nosi nazwę Litwa Środkowa, i 2 lata później to państwo zgłosiło chęć przynależności do Polski. Oczywiście Sejm w Warszawie wyraził na to zgodę i tym samym Wileńszczyzna została przyłączona do Polski.